dzisiaj wspólnie z naszymi pięknymi, kochanymi pielęgniarkami, z Małopolskiej Izby Pielęgniarskiej. Postanowiliśmy zorganizować akcję mierzenia poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia dla osób w wieku senioralnym, ale jak się okazuje, również przymkniemy oko, jeżeli ktoś się poniżej 40 trafi. Ja się idealnie wstrzeliłem, mam grubo powyżej 40, także w kwestionariuszu jest ok. Jestem po sutym obiedzie i wyniki, jak pani powiedziała, mam książkę. Okaz zdrowia i urody. Także jak jestem gotowy do zbliżających się wyborów samorządowych. Zwarty i gotowy i zdrowy. Przebadany także pan Nie starosta. Wiem, czy na umyśle, ale tutaj tak. Fizycznie jest wszystko ok. Akcja była, uważam, dobrze przeprowadzona i ludzie byli zadowoleni. Przynajmniej te osoby, które przyszły, to pytały się o wiele rzeczy, także dużo porad udzielałam tutaj i to, co umiałam i to, co potrafiłam, zgodnie z moją wiedzą i najnowocześniejszą wiedzą medyczną. Takie informacje tutaj Państwo dostali. Przy okazji młodzież się wiele rzeczy nauczyła, dziewczyny były bardzo aktywne, szkoła się bardzo włączyła w pracę, wypełniały ankiety anonimowe, też tutaj przeprowadzały, pomagały ludziom w trakcie badań. Także szkoła bardzo się zaangażowała i myślę, że akcja była potrzebna i dobrze przeprowadzona.